Wszyscy ludzie marzą, ale nie w ten sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. To moje dzieło. Ręce do góry. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Są czyści. Najmocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pan Talbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Kater. Oto one. Proszę pokazać. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Srebro. XVI wiek, styl elżbietański. Wyryte motto Sir Francisa Drake'a. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Mój klient będzie zadowolony. Hej, momencik. Sali, to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie, panowie, swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie. Rób, co pan mówi, synku. Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Ups. Tutaj. Mocny tylko w gębie, cwaniak. Ej, wystarczy. Prawda, dziadku? Nie? Leżeć. Witaj, Wiktorze. Kate. Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz.
Pyska, ty z ciebie gówniarz. Nie znasz strachu. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? Oszukasz śmierć. Czy nie? Nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Oddawaj to. Cutter! Boże, drogi. Zamknij się! Ty głupcze! Nie ma za co, wasza wysokość. Pani Marlowe, proszę wsiadać do samochodu. No nie, chyba nie żałujecie tych dupków. Co? ¡Te agarré! ¡Ratita callejera! ¡Suéltame! ¡Su clase de gente no es bienvenida aquí! Chyba mamy trochę wolnego czasu. Mam pomysł. Tu niedaleko jest fajna knajpka. Suéltame, viejo! Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. Nie mów tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie! Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Mój portfel. Dobra. W takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko
Pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Niezłe z ciebie, ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Racja. Młody. Portfel. Próbowałem. No jasne. Dokładnie widać, co robię, tak? Niech to dzieciaku. A kogoż to mamy, Wiktorze? Smarkatego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Dalej, chłopcze, nie masz szans. Oddaj go. A teraz pierścień. Pierścień? Katri! Za kogo ty się masz, szczeniaku? Jesteś tylko parszywym żebrakiem. Nikim więcej. Nie godzi się, żebyś dotykał tych przedmiotów. Co ty wyprawiasz do licha? To przecież dzieciak! Łapać go! No, no, co my tu mamy? Ups! Nic ci nie jest? Co się tak trzęsiesz? Po prostu zamknij oczy. Nie będzie bolało. W porządku, mały? Spokojnie, mały. Tu jest bezpiecznie. Wsuwaj. Twój wybór, skoro nie chcesz. Czego chcesz ode mnie? Odrobiny wdzięczności? Właśnie ocaliłem ci skórę, nie? Dzięki. A co ty z tego masz? No bo... jesteś oszustem. Na pewno masz plan. Niezłe z ciebie, ziółko. Skąd się w ogóle wziąłeś? Przepraszam pana. Bez obrazy. Ale my się nie znamy. Da się to naprawić. Wiktor Sullivan. Wiesz, w tym miejscu powinieneś się przedstawić. Dobra. A co jest takiego wyjątkowego w tym pierścieniu? Należy do mojej rodziny. Ja tylko go odebrałem. Scheda po samym Francisie Drake'u.
Właśnie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, mały, ale Drake nie miał spadkobierców. Żadnych dzieci. Cóż, z żoną w Anglii rzeczywiście nie. Słuszna uwaga. Pokaż mi go. Przestań, mały. Gdybym chciał ci go zabrać, już dawno bym to zrobił. Dziękuję. Co to jest? Parvis M... Sic Parvis Magna. To znaczy wielkość od skromnych początków. To jego motto. Tak? No tak. Królowa Elżbieta dała go Drake'owi w 1581, gdy wrócił do Anglii po opłynięciu ziemi. I pasowała go na rycerza. Na ulicy się tego nie nauczyłeś. Skąd taki dzieciak zna łacinę? Zakonnice na to nalegały. A, szkoła z internatem? Nie powiedziałbym. No dobrze. Powiedz, o co właściwie chodziło z tym pierścieniem i astrolabium? To ty mi powiedz. Ty dla nich pracujesz. Słuchaj no. Klient chce coś mieć. Ja to zdobywam. On mi płaci. Nie zadaje żadnych pytań. To tylko praca. Chyba nieźle się znacie. No, trochę. Tak czy siak, myślę, że mnie wylała. Dobra, słuchaj. Po pierwsze, to nie jest astrolabium. To urządzenie dekodujące. Zobacz. Płynąc wokół świata, Drake odwiedził wschodnie Indie, ale twierdził, że potrzebował pół roku, by dotrzeć stąd, tutaj. Tak, no i? I to nie ma sensu. Był na to zbyt dobrym żeglarzem. Wystarczyłby mu miesiąc, nie więcej. Coś ukrywał. Wielki sekret. Jak wielki? Tak wielki jak tajna misja królowej. Albo tak wielki jak nieodnaleziony skarb wart miliony. Wielki. Wielki. Ogromny. A ten deszyfrator ma z tym coś wspólnego? Ręczę za to własną głową. A, świetnie. I ma go nasza Marlo. Na nic się jej nie zda. Bez klucza. A, czyli sytuacja patowa. Póki co. Wciąż mi nie powiedziałeś, jak się nazywasz. A ty nie powiedziałeś, czego ode mnie chcesz. No dobra. Słuchaj. Masz talent. Ale musisz się wiele nauczyć. Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Dzięki, ale nieźle sobie radzę samemu. Co? Jak widać. Może spróbujemy jeszcze raz? Dla moich przyjaciół jestem Sally. Nathan Drake. Nate. Drake, tak? No dobra. Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. No i pojechali. I jak tam? O, Jezu! Myślałem, że założysz tłumik. Sally, nie zbudowałbym dramaturgii. Jasne. Chodź. Czuję, że zaraz zlecą się tu gliny. Zwijajmy się. Parę ciosów mogłeś zamarkować. Tylko parę razy cię musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra. Trochę mnie poniosło, sorry. Ta. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie. Lepiej go nie wkurzaj. Słuchaj, skarbeńku, jadą w twoją stronę. Nie zgub ich. No to połknęli haczyk. Jak myślisz, kiedy skumają, że mają fałszywkę? Mam to gdzieś. W końcu ich wykurzyliśmy. Znajdźmy dziurę, w której się chowają. Wiesz, że wszystko, co powiesz, brzmi sprośnie. Serio? Musisz bardziej uważać na główkę. Dobry wieczór. Cześć, skarbie. Widzę, że w piekle was nie chcieli. Koronkowa akcja, Chloe. Poszło jak słodka.
Jakiś ty dzisiaj cichy, co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się jasne, w rolę. Jasne. Jeszcze mi w uszach dzwoni. Daj spokój. To echo, bo masz pusto w głowie. Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło? Tak, jak po maśle. Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Tak. Cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. Naprawdę musimy je brać? Po co? Przecież się nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Zakradniemy się, a potem zwiniemy. Spokojnie. Tak, ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzelaj, a potem się zastanawia, jasne? Weź mi pomóż. Już trzymam. Widzicie tu samochód? Bo mi się nie rzucił w oczy. To niemożliwe. Cholera. Pewno dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Ej, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Sali, poświeć na ścianę. Tak jak reflektorem. Ja cię przepraszam, abrakadabra. Nate, wiesz, dokąd on może prowadzić? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a ty wracaj do vana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. Bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Chloe to najlepszy kierowca w branży. Coś słyszałem. Nie, no poważnie. Co to za goście? Przestań się głupio tłumaczyć. Powinieneś był wiedzieć, co z niego za człowiek. Wiem, ale tak jakoś wyszło, że... To nie był zbieg okoliczności, niezdaro. Twój błąd mógł nas bardzo drogo kosztować. Poszukiwania trwały 400 lat. Dzisiaj wyjaśni się tajemnica Drake'a. Co to ma być? Nie rozumiem. To podróbka. Co? Nie, niemożliwe. Sprawdzałem własnoręcznie. To nie ten pierścień. Doprawdy. Miałem go w rękach. Widziałem, jak zakłada go na szyję. To bez sensu. Oszukano nas. Kater. Aha. Dobrze, wy dwaj staniecie na warcie. Ktoś mógł nas śledzić. Wy za mną. Znaleźć ich i odzyskać pierścień. Wasza sprawa, jak to zrobicie. Rozejrzyj się. Nate, nie pajacuj. Mamy mało czasu. Tak. Co ty? Boże, wiesz co to jest? Książka, stary. To biblioteka, mają ich tu sporo. No to nie jest byle książka, Mondralo. Należała do Lawrence'a. Lawrence'a z Arabii. Tak. Wiem, o kim mowa. Nadano to z Dorset w dniu jego wypadku na motorze. 13 maja 1935. Zabili go, jak tylko go dorwali. Oni? Tak, oni. Oni, kimkolwiek oni są. Co za stek bzdur. To był wypadek. Świadkowie widzieli, jak czarne auto spycha go z drogi. Panowie. Czyli co, to wielki spisek? Być może. Nate! Co? Przecież na to czekałeś 20 lat. Racja.
Jedziemy. L. O. H. D. N. No i co? To jest... Long Hidden. Co? Nie uciszaj mnie! Dawno ukryte, żartujesz? Bez obrazy, ale twój przodek był dupkiem. Zamkniecie się, to anagram. Golden Hind. Golden Hind! Okręt Drake'a. Tak. Wskazówka. Dotyczy czegoś, co jest tutaj. Rozejrzyjmy się. Robi się ciekawie. Szybciej! Wtedy gość mówi, no i mojego połaskocz, bo go w życiu nie dogonię. Zdrówko. Za robotę, zdrowie. Tak. Nie dołączysz do nas, Kokasiu? Jasne. Jasne. Mapa jasno dowodzi, że Drake nie obijał się przez pół roku we wschodnich Indiach. Od razu popłynął do Arabii. Tak. Ale tu się robi ciekawie. Widzicie znaczek? To podpis Johna Dee. A kto to John Dee? John Dee. Jeden z najbliższych doradców królowej Elżbiety. Każdy to wie. Tak, tak. Genialny matematyk i nawigator, który znacznie wyprzedził epokę. To pewnie on go wymyślił. Pasjonował się okultyzmem. Do dzisiaj przechodzą mnie dreszcze. Swoje listy do królowej sygnował tym symbolem, czyli był jej oczami. Oryginalny agent 007. Patrzcie, 007. To nie ma nic do rzeczy. Czyli to John Dee wysłał Drake'a do Arabii. Dee i Elżbieta. Na to wygląda. I Walsingham. Świetnie, ale po co? No, oto pytanie za milion dolarów, co nie? I tu do gry wchodzi Lawrence. Otóż zanim stał się Lawrencem z Arabii... Świetny film. Był archeologiem. Już jako dzieciak pasjonował się historią, zwłaszcza rycerzami i krucjatami. Był wszędzie, opisał każdy kamień na szlaku krucjat. Tu jest wszystko. Dobra, pogubiłem się w tym, ale co to może mieć wspólnego z Drake'em? Zmierzam do tego. Po wojnie Lawrence powiedział, że jeśli kiedykolwiek wróci do Arabii, to wyłącznie w poszukiwaniu Atlantydy pustyni. Ta legenda pojawia się co chwila pod inną nazwą. A to Ubar, a to Iram Filarów, a to miasto z Mosiądzu. Historia zawsze jest ta sama. O, miasto pełne skarbów, zniszczone przez Boga zapychę, pochłonięte na zawsze przez piaski pustyni Ar-Rab al-Hali. Jest tutaj. Podoba mi się. Miasto pełne skarbów. I pewnie po to Elżbieta i Dee wysłali Drake'a. No właśnie. I co ważniejsze, to tego szuka Marlowe. A więc chwila, zaraz. Jeśli Drake miał misję od samej królowej, to w takim razie po co te sekrety? Zadał sobie mnóstwo trudu, żeby ukryć swoje znalezisko. Nawet przed Elżbietą. Nie wiem. Przepraszam, nie dosłyszałem? Momencik. Jeśli pamiętasz, kiedy ostatnim razem szukaliśmy zaginionego miasta, zrobiło się dość nieciekawie. Ale tym razem to my mamy przewagę. Popatrzcie, Drake miał tylko połowę wskazówek, a Lawrence też tylko połowę. My mamy całość, a Marlowe nie ma nic. Tylko jeden problem. Pustynia Al-Hali, 600 mil długości. Nawet Beduini ją omijają. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest miasto, a nie wiemy, zginiemy, zanim je znajdziemy. Chwila, zaraz. Widzicie te symbole? Tak. To chyba pismo chimiaryckie. To pismo chimiaryckie. Właśnie. Otóż 1000 lat temu krzyżowcy też szukali tego miasta. Ze wszystkich miejsc opisanych przez Lawrence'a, tylko 2 zdobią te symbole. Jedno jest w Syrii, a drugie we Francji. O! Nie, wy jedziecie do Syrii, a my do Francji. Poszukamy śladów i znajdziemy zaginione miasto Lawrence'a. Jestem pewien. I co wtedy? Jak przemierzymy 600-milowy pas nieprzebytej pustyni? Jeśli jest na środku, to technicznie rzecz biorąc zostaje nam 300 mil. Nie wiem, no coś się wymyśli. Koń ma większy łeb, niech się martwi. Właśnie. Co wy na to? A co tam?
Jedziemy. O Boże, jak wytrzymałeś ten smród? No, można przywykłać. Co to niby jest? Przestań. Resztę trasy idziemy pieszo. No co? Tylko ty potrafisz w środku Francji wynaleźć dżunglę. No, na pewno idziemy w dobrą stronę. Do Chateau Tendy. Już niedaleko. Chodź. Jasne. A? Nie radziłbym tego robić. Cholera. Dobra robota, panowie. Harris, proszę odbierz panu Drake'owi artefakt. Właśnie, Harris. Weź go. Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Co to było? O Boże. Co u nich? Zostań w świetle! Jeżdżą! Szybko! Weźcie to! Weźcie to! Weźcie to! Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia. Dusza, człowiek. Prawda? Dobra. Szybko, musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. Człowieku, upiekła się na mnie? Wszystko gra? O tak. Cudownie. Czekaj. Moment. Zapominasz, że jesteś o ćwierć wieku młodszy. Oj, tam jesteś silny jak woł. Poza tym, po co pośpiech? Myślą, że spłonęliśmy. Prawie mają rację. Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy? O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Nate, oni naprawdę idą na ostro. No i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit? To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj no. 20 lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz. Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Ach, szaleję. Przez ciebie wszyscy zginiemy. O nie. Co? Cutter i Chloe. Sali, jeśli nas ktoś śledził. Lera, to ich pewnie też. Musimy ich ostrzec. Tak, i pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem. Cholera. Nie mogę się do nich dodzwonić. Coś jest zdecydowanie nie tak. No to kiedy otwierają? Mamy parę godzin, nim przyjadą pierwsze busy. To się sprężmy. Łańcuch przecięty. Okej, okay, to znaczy, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak, póki Marlowe i Talbot myślą, że nie żyjemy. Mamy przewagę zaskoczenia. Nie zmarnujmy jej. Dobra, więc wchodzimy,
Sprawdzamy, gdzie trzymają Chloe i Katarzynę. O ile ich trzymają? Szklanka w połowie pełna? Po prostu nie wyglądają mi na takich, co biorą zakładników. Może załóżmy póki co optymistyczny scenariusz, dobra? Uratujemy Katera i Chloe, a potem we czwórkę wymkniemy się. Jasne. Ulotnimy się jak sen złoty. Ej, może się uda. Co u nich? Nie jesteście we Francji? No, was ratujemy. Przed czym? Myśleliśmy, że was złapali. Albo gorzej. Niby czemu? Talbot złapał nas w szato, zastawił pułapkę. Tak, uznaliśmy, że was też śledzili. O tak, na pewno są tutaj. No, cudnie. No to może mówmy odrobinę ciszej. Ale co się z wami działo? Próbujemy się z wami skontaktować od ponad doby. O, zapomniałem doładować telefon. Jak to, masz telefon na kartę? Stary, na abonamencie strasznie rżną. No co, komórka padła. Znowu? Dobra, już, mniejsza z tym. Nie zgadniecie, co odkryliśmy. Wszystko mam tutaj. Nie dość, że siatka szpiegowska królowej sięgała aż tu. Szpiedzy należeli do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Okultystyczna służba specjalna, szkoła nocy, klub piekielnego ognia, zakon złotego świtu były powiązane. Czyli John Dee. I Francis Walsingham, i Walter Riley, i twój praszczur Drake siedzieli w tym razem. Im chodziło o władzę. Kontrolowali wrogów poprzez intrygi i strach. Panowie, czekaj. Czyli Marlowe i ekipa. To ten sam tajny zakon. 400 lat później. Przejdźcie do sedna, proszę, co? Właśnie, musimy się streszczać. Dobra, dobra. Tu, patrz. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Jako na górze, tako i na dole. To właśnie jest klucz do wszystkiego. No to chodźmy na najwyższy punkt zamku. Ha, czyli schodami. Gratuluję. Nie. Daj mi go. Dobrze. A teraz dziennik. Dziękuję. Nie ufaj Drake'owi. Gdzie się podział Charlie? Kto wie? O nie, nie, nie! Cholera! Zniknął! Co u nich? Charlie, nic ci nie jest? Charlie? Co jest? Patrzcie! O rany, co to za jakieś sztuczki wywiadowcze? Miejmy nadzieję, że dawka była mała. Spokojnie, patrz na mnie. Charlie, na mnie. Chodź, musimy już iść, dobrze? Nie dotykaj mnie. Zostaw dobra, mnie. Dobra, spokojnie. Nikt cię nie dotyka, Charlie. Co oni mu podali? Twarz ci odpada. Cokolwiek to było, nieźle odleciał. Charlie, słuchaj. Nic ci nie będzie. Zostaw się mnie! Nie weźmiecie mnie. Dobra, przecież nikt ci nie zabiera. Chodź, chodź z nami, dobrze? Ziemia się topi. Charlie! Przestań! Charlie! Kater! Jest! Charlie! Zabiję go! Charlie! Charlie! Nie! Cofnij się! Nie! Charlie, zabijesz Nate'a! Posłuchaj mnie! Hej, zabijesz Nate'a! Charlie! Jezu! Chodź. Nie. Jesteśmy z tobą. Stawaj. Dobra. Nate. Przepraszam. Wybacz. Jesteśmy kwita. Chwilunia. Chyba...
Nie chciałeś mnie zastrzelić, co? Jak wściekłego psa. Wow. Spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz ja prowadzę. Rzucić broń. Chyba nie. No, to mamy dylemat. Jakby patową sytuację. Dopóki nie pojawi się reszta moich ludzi. Poczekamy. O nie. Chłopaki? Charlie? Oż ty mordę. Sytuacja nieco się zmieniła, prawda? Rzućcie broń. Wsadź sobie. Cutter, zabij go. Nie. Czekaj. Chwila. Spokojnie. Spokojnie. Od razu lepiej. Zabij go. Sukin syn. Cutter, pociągnij za spust. Z przyjemnością. Spadajcie! Dawaj, Cutter! Nie da rady. To co zrobimy? Co teraz? Charlie! Co jest grane? Daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Wal się. Nic się nie da zrobić. Jezu, nie wytrzymam tego. O, Cutter. Wiązałam z tobą wielkie nadzieje. Jasne. Naprawdę. Miałeś możliwości. A dziś? Śmieszne. Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie. A teraz znowu się spotkaliśmy. Zupełnie jakby los tak chciał. Szlak. Szlak. Nie. Nie! Szybko! Dalej! Czary! Cholera jasna! Nie ruszaj się, spokojnie! O Jezu, moja noga! Nie dotykaj! Jest złamana! Myślisz, że nie wiem? Spokój, nie denerwuj się. Spokojnie. Nate, patrz co mam. O, co u licha? Tędy! Dobra, nie możemy tu zostać. Zostawcie mi Gnata! Rozwalę z sukien synów! Nie, nie, zabieramy cię stąd. No chodź, wstawaj! Ja biorę go, go? Osłaniaj nas. Raz. No dobra. Idziemy! Dobra, dobra. Autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry. Moim zdaniem nieźle przepłacone. Raz. Dzielny. Dobra, spoko. Okej, tutaj. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idą tu. Sali, zabieraj nas stąd! Zgubiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie, 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 nie. Nie poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukinsynom wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Jasne. Jaki jest plan?
Ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No pewnie. Ktoś nam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. Nie ma mowy. Masz lepszy pomysł? Zamieniam się w słuch. A może... Nie. No dobra. Zadzwoń. Elena Fischer, korespondent zagraniczny. Cześć, Sally. Co u ciebie, kochanie? O, czekaj. To raczej nie jest tu mile widziane. A, racja. Ale wy możecie się ściskać. Nie. Jak się masz? W porządku, dzięki. Świetnie wyglądasz. Pewnie będę tego żałować. Proszę, te przepustki utorują wam drogę. Okej, super. I nie muszę się martwić zawartością toreb? Pewnie, że nie. Skąd? Przynajmniej na razie. Dobra, pamiętajcie, dziennikarze, zachowujcie się porządnie. Dasz sobie radę? Raczej mówię o tobie. Więc co wy w ogóle knujecie, łobuzy? Takie małe badania historyczne. Ha, to by tłumaczyło ten pośpiech. Dokładnie. Bez przeklętych skarbów? Nie. I diabolicznych wataszków? Skąd? Nie umiesz kłamać. Co? Naprawdę. Daj spokój, chcesz robić... Przepraszam, scenę? Gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Zaniosę bagaże i poczekam. Nate. Wciąż go nosisz? Tak, jasne. W tej części świata się przydaje. O, doprawdy? Doprawdy. Nie wyobrażaj sobie. A ty wciąż nosisz swój. Co? A, no tak. To właśnie o to chodzi? Nic nie rozumiesz. Otóż w końcu dowiodłem, że Derek kłamał opisując swą drogę do Indii. 400 lat temu przybył tutaj. Dlaczego? No to właśnie chcemy odkryć. Nie, dlaczego nigdy nie odpuścisz? Po prostu martwię się, że... Umiem o siebie zadbać, okej? Okay? Ja nie mówię o tobie. O Salim? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. Ale nie proś go o to. Czekaj, to nie fair. Zaraz, co to miało znaczyć? Gotowi? To teraz podrzuć nas do miasta i będzie świetnie. Nie ma mowy. Jestem za was odpowiedzialna. Nie zamierzam spuścić was z oczu. Patrzcie, na dole. Te budynki musiały być stare już za czasów Francisa Drake'a. Tak, dokładnie. Hej, Nate. Ha? Talbot. Kto? Ma notatnik Cattera. Co? Czekaj, Charlie'ego Cattera? Nie teraz. Sally wszystko wyjaśni. Co takiego? Widzimy się na dole. Hej, tędy. Ktoś mi wyjaśni, o co chodzi? Kim oni byli? I co ma z tym wspólnego Charlie? Pracował nad tym z nami. Pracował? Chyba nie zginął. Nie, nie. On i Chloe. I Chloe też? Oboje się zwinęli, jak Cutter złamał nogę. Złamał nogę? Szczęście, że nie skręcił karku po takim upadku. Jest cały. Oczywiście, mając do wyboru śmierć w ogniu, też bym skakał. Nie pomagasz. Dobra, może powiecie mi, czego naprawdę szukacie? No... Tego. Chodź, Sally, zobacz. Mamy ich z głowy. Co tam masz? Spójrzcie, wpadliśmy prosto na tajne wejście. Zdolna babka.
Nie, nie zejdę tam bez sprzętu. Może pogadaj z tym sprzedawcą dywanów. Chodzi mi o broń, Givery. On nie handluje dywanami. A, no tak. Tylko uważaj na siebie, dobra? Jasne. Powiedz Nate, mi, czemu ciągle masz pretensje do Saliego? No czemu? Przecież oni nie przyjechali tutaj w celach naukowych. Wy zresztą też nie. To o tę całą Marlowe chodzi, tak? Tak, ale spójrz na to. Wreszcie go zdobyłem. I jest tak, jak mówiłem. On prowadzi tu, a to prowadzi tu. Do dziury w ziemi. Życie jak w Madrycie. Przyznaj się, kochasz to dokładnie tak samo jak ja. Nie. Nie, już nie. Serio? Ha, no dobra. No. To czemu się nie wycofasz? Wycofać? Ja? Wolne żarty. Ha, ha. Dobre. Strzelby? A co? No... No co? Miał tylko dwie. Świetnie. Dobra, pomóżcie mi z tym. Proszę. Gotowy? Proszę, proszę. Śliczne. Co? No to studnia. Idziemy? Niech mnie kule biją. Wow. Jako na górze, tako i na dole. Sali, to jest przecież mapa nieba. To ma sens. Arabowie określali swoje położenie na pustyni według gwiazd, tak jak marynarze. Właśnie. A mógłbyś odnaleźć zaginione miasto według tej konstelacji? Gdybym miał tylko sekstant. W końcu czegoś się nauczyłem w marynarce, nie? A już myślałem, że nauczyłeś się tylko numeru z koszem. Słucham? Nieważne. Myślisz, że to zapamiętasz? O, tak. Chociaż może lepiej je przerysujmy. To nie jest najlepszy pomysł. Dziwna sprawa. Strasznie milusie. Słyszycie coś? O nie. Hej, co to jest? Odsuń się od ścian. Nie upuść pochodni, młody. O cholera. Mam tych potworów dość na całe życie. Zaraz wiedzieliście o nich? Zapomnieliście mnie uprzedzić? Hej. Spójrzcie na to. Niechaj świat nie omami cię swą urodą. To jeno sen śniącego, pustynny miraż. Czeka na ciebie pełna czara śmierci. Cudny. Kto to napisał? Drake. To robota Drake'a. Zaraz, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Drake przepłynął tysiące mil w poszukiwaniu Atlantydy pustyni, prawda? Dotarł do tego miejsca. A tu coś sprawiło, że zaprzestał poszukiwań, wrócił do domu i zatarł wszystkie ślady wyprawy. No tak. Ale ty... masz zamiar ruszyć dalej. Jasne. Wytłumaczysz mi po co? Po skarby? Sali, on cię posłucha. Zatrzymaj go, proszę. Proszę, Sali, błagam. Podłóż mi nogę. Śmieszne? Odbiło wam? Oj, daj spokój. Ja sobie robię. Słuchaj. Wygrałeś świetnie. Przechytrzyłeś ją. Wiesz, gdzie leży miasto. A Marlowe nie wie nic.
Czemu to ci nie wystarczy? Nate? Uciekajcie. Uciekajcie. O nie. Spokojnie, młody. Nie podchodź! Nie podchodź! Co mu jest? Naszprycowali go. Co? Chodź, musimy go stąd zabrać. Chodź, synu! Nie dotykaj mnie! Dobra! Nie. Nate, chcemy ci to. Odwalcie się! Zostawcie mnie. Nate! Witam pana. Sugeruję nie robić scen. Jak wiesz, jesteś w tym kraju zupełnie nielegalnie. Wielkość od skromnych początków. Za tą fasadą zawadiaki wciąż kryje się przerażona mała znajda, prawda? Daruj sobie te gierki. Nie znasz mnie. Prawdę mówiąc, znam cię chyba lepiej niż ktokolwiek inny, panie Drake. Oczywiście nazywasz się inaczej, ale mniejsza z tym. Matka popełniła samobójstwo. Ojciec oddaje 5-latka do sierocińca. Trafiasz do domu dla chłopców pod wezwaniem świętego Franciszka. Historia jak z Dickensa. No. Spokojnie. Ona nas nie interesuje. Chyba, że będziemy potrzebowali nacisku. Czego ode mnie chcesz? Cóż, bardzo niechętnie muszę przyznać, że cię potrzebuję, żeby znaleźć Wiktora Sullivana. Jasne. Wiemy już, że Wiktor zna współrzędnej Ramu. Skąd to wiecie? Ty nam powiedziałeś. Widocznie twoja lojalność jest bardziej negocjowalna niż myślisz. A jego? Co? Co ty kombinujesz? Nic takiego. Chodzi o to, no cóż, że już jakiś czas temu wpadłeś w nasze szpony, a on jeszcze nie próbował cię odbić. W Kartagenie też cię nie uratował, prawda? Dostrzegł tylko narzędzie, którego może użyć. Wiem, co chcesz zrobić. Gdy mówię, że Wiktor gra wyłącznie dla siebie, to mówię ci prawdę. Odkryłam to 20 lat temu. Jestem zdziwiona, że ty wciąż jeszcze tego nie wiesz. Tracisz tylko swój czas. Niech będzie. Ale pomyśl, czy kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu, uratował cię od takiego życia? Czy skazał na właśnie takie życie? A, doskonale. Cóż, znaleźliśmy Sullivana. Jest po drugiej stronie miasta. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania. Pamiętasz mnie? Ramzes. Podziękuj mi, przyjacielu. Jasne. Dzięki. Mówię poważnie. Ta Angielka kazała mi się ciebie pozbyć. Ale ja
Jestem porządny facet. Uratowałem ci życie. W tej chwili jestem twoim jedynym przyjacielem. Aha. I pewnie uważasz, że jestem ci coś winien, tak? Bystrzak, to mi się podoba. Masz bardzo dużą wiedzę. Zadam ci takie banalne pytanie. Iram Filarów. No jasne. Gdzie to jest? Nie wiem, człowieku. Pieprzysz! Słuchaj, nawet jeśli wiem, to moje życie nie byłoby wiele warte, gdybym ci powiedział. Obrażasz mnie. Jesteś piratem. I wytrawnym biznesmenem. Należy mi się szacunek. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie jest Iram, Natanie? Słuchaj, możesz mnie torturować ile chcesz. Okej. Ale nie zdradzę ci czegoś, czego nie wiem. Niech ci będzie. Zobaczymy, czy twój przyjaciel będzie miał więcej do powiedzenia. Co? Kto? No jak to kto? Wiktor Sullivan? Wierz mi, nie chcę tego robić. W tym wieku mógłby nie wytrzymać napięcia. Czekaj. Nie. Nie pozostawiasz mi wyboru. Może Wiktor okaże wdzięczność za uratowanie życia. Stój! Zostaw Saliego, słyszysz? Do widzenia! Nie dotykaj go! To teraz się zabawimy. Sali! Sali? Nie ma go tu. Cholera. Nathan! Strasznie mi nabruździłeś. Daję ci słowo, że to już koniec. Nigdy go nie miałeś, prawda? No chyba. Kłamałem. Zapomniałeś? Jestem piratem. Jellawdź go! Jasne, stary, śmiej się. Usuna! Spadaj stąd. A jak miło. Co słychać? Jasne, tak. Tak, rozumiem. Proszę zadzwonić, gdyby coś się zmieniło. Boże, drogi. Przepraszam. Nate! Myślałem, że to nie przystoi. Zamknij się. Myślałam, że tym razem już po tobie. Nie. Jak się czujesz? A co? Co z Salim? Żyje. Boko cię. Ale go złapani. Co? Jak to? Jest w konwoju. Jadą z nim na pustynię. Trzeba go ratować. Nie. To nie jest takie proste. Usiądź. Niestety wyprzedzili nas co najmniej o 2 dni. Tak ich nie dogonimy. Musimy spróbować. Spokojnie. Wiem, co robić. Mamy jeszcze szansę, tylko mnie posłuchaj.
Dobra. Na lotnisku trwa załadunek transportowca. Chcą zrobić zrzut dla konwoju. Musimy się dostać na pokład. Dokładnie. Wiesz, że trzeba będzie skoczyć ze spadochronem? Już kiedyś skakaliśmy. No pamiętam. Okej. Okay. Daj mi szklankę wody, a potem możemy ruszać. O nie. Mam wtykę na lotnisku i wiem, że samolot nie wystartuje przed świtem. Więc póki co, prześpij się chociaż parę godzin. To chyba nie najlepszy pomysł. Zaufaj mi, dobrze? Zadzwoni, jakby coś się działo. Naprawdę chciałaś go sama uratować, no? Co, Saliego? No tak. O, masz dobre podejście. Dziękuję. Czekaj. Chodzi mi o to, że... Wiem, o co ci chodzi. Tak mi przykro. Wiem. Mam nadzieję, że się jednak nie przyda. Ja też. Musimy działać po cichu. Jak nas złapią przy samolocie, to po nas. Stąd to prosta droga. Tak. To co? Może wejdę na górę i ci pomogę. Dobra. Osłaniaj mnie. Okej. Okay. Hej, co ty robisz? Elena, słuchaj. Wiedziałam, że coś takiego wykręcisz. Stój! Proszę cię. Bądźmy szczerzy. To szansa. Właściwie jedna na milion. Już raz prawie cię straciłem. Nie stracisz mnie. Nie zniósłbym tego znowu. Wsiadaj do jeepa i spadaj stąd. Jak najdalej, dobra? Póki jeszcze możesz. Pośpiesz się, dobra? Idź. Pięknie. No to w drogę.
daleko jesteś od domu? Szukran. Nie pasujesz tu. Oni też nie. Nadal żyję. Czemu mnie nie zabiłeś tak jak tamtych? Nie chciałem być nieuprzejmy. Miałeś kłopot. Nawet wrogowi należy się strawa i schronienie. Jesteś wrogiem, Amerykaninie? Drake. Hmm? Nazywam się... Drake. Salim. Szaryf tego plemienia. Nie chcę się narzucać, Salim, ale... potrzebuję konia. Nie mam nic, co mógłbym dać w zamian. Zdradź mi, jak zaatakować karawanę. Wiesz o niej? Moi zwiadowcy śledzą ją od 2 dni. Co tu robisz? Czego szukacie na Ar-Rab al-Khali? Zaginionego miasta Ubar. Iramu Filarów. Porwali mojego przyjaciela. Tylko on zna drogę. Kiedy znajdą Iram, stanie się zbędny. Zabiją go. Jeśli znajdą Iram, wszyscy zginiemy. 3000 lat temu król Salomon władał potężnymi dżinami, demonami zrodzonymi z ognia bez dymu. Gdy się zbuntowały, uwięził je w mosiężnym naczyniu, które wyrzucił za mury miasta. Iram stał się siedliskiem zła. Przekleły go cierpiące dusze dżinów. Anglicy nie mogą dotrzeć do miasta. Gdyby uwolnili moc dżinów... Mamy niewiele czasu. Tak. Na otwartej przestrzeni nie mamy z nimi szans. Dzisiaj śpi. Jutro, gdy wejdą do kanionu, wydamy im bitwę. Ruszamy o świcie. Cześć. Nic ci nie jest? Nie, wszystko dobrze, ale... do licha, bałem się, że cię zabili. Przyznam, że próbowali. Jak ty żeś mnie znalazł na takim pustkowiu? On mi pomógł. Salim. Salivan, dziękuję. Mamy mało czasu. Oni nie mogą dotrzeć do miasta. Ale nie wiem, czy... On ma rację, Nate. Więzili mnie tak długo, że jestem pewny, to wariaci. Nie wiem, czego szuka ta suka Marlowe, ale na pewno nie chodzi o skarb. Trzeba ich powstrzymać. Drake, musimy jechać. Już! Działa! Ani chwili wytchnienia, co? Odpoczniesz po śmierci. Ja! Wiesz, co robisz? Zaufaj mi, Drake! Zaufaj! Salim! Gdzie jesteś, Drake? Sali! Sali, trzymaj się blisko! Gdzie jest Salim? Chyba go zgubiliśmy! To na nic! Puść je! Wiedzą coś, czego my nie wiemy! Niesamowite. To dzięki niej miasto przetrwało na pustyni. Musi tu być rozległe podziemne źródło. Czysta. Nie do wiary, że po tylu latach nadal płynie.
Zły punkt widokowy. Co? Nie. Nie. Błagam. Sally. Ty, młody? Bogu dzięki. Nic ci nie jest? Słuchaj, co ja przeżyłem? Co z tobą, Nate? Nie wiem, czy jesteś prawdziwy. Au! Teraz we mnie wierzysz? Nigdy więcej do mnie nie celuj. Ale przecież cię zabili. Zaraz po zaćmieniu. Co? Po jakim zaćmieniu? Słuchaj, odbiło ci jak tylko napiłeś się wody z fontanny. To ta woda. To ona zniszczyła miasto. Nie żaden gniew Boga. Źródło wody musi być skażone jakimś halucynogenem. Mieszkańcy pili ją i oszaleli. To jej szukają Marlowe i Talbot. O, rany, tak. Cutter wspominał, że kontrolowali swoich wrogów strachem. Ta woda jest piekielnie skuteczna. Ale moment, to nie ma sensu. Niby jak mieliby zabrać stąd wodę? Nie, 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 to nie woda. To coś, co w niej jest. Słucham? Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Salim powiedział, że Iram został przeklęty, gdy Salomon uwięził złe duchy dżiny w dużym, mosiężnym naczyniu, które rzucił w czeluść miasta. Dżin w butelce. No tak, wiem. Wiem, jak to brzmi. A więc sądzisz, że po to Elżbieta i Dee wysłali tutaj Francisa Drake'a? Tak. Nie chodziło o skarb, tylko o władzę. Ale Drake zorientował się, po co przybywa, i porzucił misję. Skłamał królowej, że nic nie znalazł i ukrył ślad swej podróży. Napisał historię na nowo. I mamy dowieść, że Sir Francis się mylił. A może pójdziemy tam i zrobimy z tym porządek? Raz na zawsze. Ostrożnie! Podnoście delikatnie. Czy oni sobie jaja robią? Musimy to jakoś rozwalić. Masz pomysł? Mają sporą przewagę, to na pewno. Może lepiej rozdzielmy się. Zajdźmy ich z boku. Tak. No może się uda. Kurczę, gdzie on jest? Sally! Sally! Nie! Thank you.
Uciekajmy! Już! No już! Powiedz mi, że się nie opiłeś tej wody. Chyba... raczej nie. Jezu. Dlatego nie noszę ładnych ubrań. Trzeba spadać. Ty! Drake! Był od Elżbiety. Pokaż, że jesteś wielki! Nie rozkazuj mi, kobieto. Szybciej! Daj mi rękę! Nie pozwól jej zginąć! A co mam zrobić? Nate, daj mi rękę do cholery! Masz! Zap się! Co ty wyprawiasz? Nie dam! Nie mogę! To na nic! Uciekaj stamtąd! Trzymaj się! Nie! Nate! Nie! Chodź! Udało się. Biegiem! Salim! Szybko! Wskakuj! Przebrane bogactwa, nie? Co? Cóż... Nic specjalnego, prawda? Wystarczy. Jasne. Jasne. Poczekaj, Nate. Wszystko okej? Tak. Po prostu chciałbym ci coś jeszcze powiedzieć. No dobrze. Słucham. No więc... miałem kiepskiego ojca. Kiepskie dzieciństwo. Stuknęła mi 40 i pomyślałem, że już nie będę miał syna. Zresztą nie chciałem mieć dzieci. Pomyśl tylko, jak ja bym je wychował. I nagle, wiesz, pojawiłeś się ty. Ej, nie musisz mi teraz... Owszem, muszę. Słuchaj. Popełniłem wiele niewybaczalnych błędów. Za dużo. No więc, daleko mi do ideału. Chyba mi się nie oświadczasz, Sally. Wiesz, że cię kocham, ale... cicho. Spróbuj choć przez chwilę się nie wygłupiać. Jak długo to już masz? Za długo. Myślałem, że przepadł. Powiem ci jedną rzecz. Nie decydujemy o tym, gdzie i kiedy się rodzimy. Wielkość człowieka kryje się w tym, jak postępuje. Hej. Hej. Wybierasz się gdzieś? Może.
przykro mi z powodu pierścienia. To nic. Wymieniłem go na lepszy model. Zabierajmy się, co? Jasne. Chodźcie, tam stoimy. Ale... Chodźcie. Trochę wiary. Co ty knujesz? Nie wierzę. No, nie jest taki jak ten, który rozwaliliście 4 lata temu, ale ujdzie. Chodźcie. Ciekawe, czy pamiętam, jak się takim czymś lata. Ale są w nim spadochrony? O, pewnie. 3. Coś koło tego.